W redakcji Tygodnika Sieleckiego gościliśmy laureatki konkursu Dziewczyny Lata 2015. Trzecie miejsce zajęła Paulina Ługowska z miejscowości Ługi Rędki. Nagrodę otrzymała biżuterię ufundowaną przez jubilera Niewęgłowskiego. Na drugiej lokacie uplasowała się siedlczanka Natalia Olszewska, dzięki czemu będzie mogła się cieszyć nowym telefonem komórkowym od firmy Elkom. Tytuł Dziewczyny Lata 2015 powędrował do 17-letniej Kingi Noceń z miejscowości Brodki, za co otrzymała tablet ufundowany wspólnie przez Tygodnik Sierlecki i autoryzowany salon Komputronik. Nagrodę wręczył przedstawiciel salonu Łukasz Golec. Kinga Noceń, Dziewczyna Lata 2015 Tygodnika Sierleckiego. Zaskoczona? Bardzo. Mam 17 lat, chodzę do szkoły, do budowlanki, uczę się na cukiernika. Na początku przyszłego roku wybory mi ziemi sierleckiej. Da się skusić do wzięcia udziału? Zastanawiam się nad tym. Nasze piękne laureatki konkursu Dziewczyna Lata 2015. Opowiedzcie coś o sobie. Nazywam się Natalia Angelika Olszewska. Uczęszczam do zespołu szkół nr 4 do 9 liceum ogólnokształcącego na służby mundurowe i medyczno-sportowe. No, interesuję się głównie fotomodelingiem i dlatego w sumie wzięłam udział w tym konkursie. Ja nazywam się Paulina Ługowska, chodzę do 9 liceum ogólnokształcącego w Siedlcach. Jestem w klasie mundurowej. Klasa maturalna, interesuję się muzyką, bardzo lubię śpiewać. Myślałyście, żeby wziąć udział w konkursie na Miss Ziemi Siedleckiej? To jeszcze większy prestiż. Ja myślałam. Myślę, że warto spróbować swoich sił.